W warszawskiej kinotece odbyła się premiera filmu Belcanto. Reżyser Ryszard Nyczka postanowił przenieść widzów z powrotem w czasy socrealizmu. A pomogły mu w tym takie gwiazdy polskiego kina jak Magdalena Różdżka czy Cezary Pazura. Jakie to uczucie przenieść się z powrotem w czasy socrealizmu? Cudowne. Przez kilka dni przychodziliśmy do pracy i zresztą wystarczy kilka scen zobaczyć z filmu, żeby wiedzieć, że wyglądamy zupełnie inaczej. Tutaj są pokazane czasy, których ja jeszcze nie pamiętam. Pamiętam trochę późniejsze lata. Trójka mcica, trójka skacze, wiodca, byli spadka. Czy tą atmosferę PRL-u czuło się też na planie? Tak, tak, bośmy robili film z tego co pamiętam, za bardzo małe środki finansowe i można powiedzieć, takim sumptem hura i teraz robimy fajne kino. Dało się poczuć, tu cała ekipa reżysersko-kostiumograficzna, dekoratorska i tak dalej. Cateringowa też? Nie. Nie, na szczęście nie. Wszyscy twórcy tego filmu się po prostu dobrze bawili, robiąc film. W ogóle atmosfera była bardzo, bardzo fajna, bardzo przyjazna. Dobrze się pracowało we wspaniałym gronie kolegów. A jak się przedstawiały relacje głównego bohatera z bohaterką graną przez Magdę Różdżkę? No ja z Magdą uwielbiam, pani to jest wspaniała aktorka i bardzo taka energiczna i utalentowana osoba. To jest marzenie pracować z Czarkiem. I wdzięk polega na tym, że jest wiecznie uśmiechnięta. Niesie ze sobą takie światło, jak wchodzi na plan, to wszyscy są od razu uśmiechnięci. Jest cudownym człowiekiem i świetnym aktorem, więc można się tylko uczyć i czerpać z każdej minuty bycia w jego towarzystwie. Fajne są takie aktorki, bo ja grałem czasami z takimi, że człowiek przychodzi i mówi, o Jezu, znowu ta. A tu nie, a tu jest tak, o Jezu, znowu ta. Ja gram księdza. Moja postać to jest trzecia żona generała Ogórcowa, generałowa Ogórcowa, która jest kobietą bardzo rozrywkową. Teraz właśnie każdy się pyta, a kogo grasz, a czy to kobieta lekkich obyczajów, a czy coś tam, jeśli czułam tam jak cukiereczek. Zawsze byłam pięknie ubrana na różowo, zawsze byłam uśmiechnięta i bardzo miła. Marzenda w ogóle jest tenorem, on śpiewa, tylko że jak za komuną, śpiewa wszędzie, i na ogniskach harcerskich i w szkole, i w operze, i wszędzie. Tak to było kiedyś. To jest o tym film, że bez względu na to, w jakich czasach żyjemy, czy to jest jaskinia, czy to jest komunizm, czy czasy współczesne, podstawowe takie ludzkie zachowania, takie archetypiczne, można powiedzieć, są takie same. Tak samo te namiętności pozostają jednakowe. Najbardziej rzucają się w oczy świetnie przygotowane kostiumy, które są rewelacyjnie oddają jakby klimat całej epoki. Bardzo interesująco, ciekawie, fajnie zagrane sceny, niektóre takie wręcz takie odrealnione. Rewelacyjny film, bardzo dobrze się bawiłam. Było troszeczkę humoru, dystansu do tego lat 60. bodajże, znaczy może troszeczkę się pomyliłam z tym wiekiem, ale bardzo fajny, pozytywny. Osoby, które przyjdą zobaczyć film Belcanto, mogą się spodziewać troszkę czegoś innego niż do tej pory było pokazywane w polskich filmach. Super się to ogląda.
Zapraszam gorąco widzów Tele 5 do zobaczenia filmu Belcanto. Wszystkich widzów Tele 5 zapraszam na film Belcanto, w którym oprócz mnie grają same gwiazdy. Jeżeli wy też chcecie chociaż na chwilę przenieść się w klimat socrealizmu, to zapraszam serdecznie na film Belcanto.